Cześć, czoło moi piwomaniacy. Dzisiaj będziemy degustować piwo pod tytułem Lokalny Patriota, czyli nowy browar gdański, bursztynowy lager gdański. Ostatnio degustowałem ciemny lager z browaru gdańskiego. No, do lagera mu trochę brakowało, niemniej jednak piwo było fantastyczne. Dlatego sobie pomyślałem, że teraz spróbujemy kolejnego piwa z tego browaru. To piwo jest dostępne w Lewiatanie. Pewnie w Trójmieście, w Lewiatanach go znajdziemy, więc do dzieła. Co my tu mamy? 12% Belgii i 5% alkoholu. Standardowo. Nie czytam za bardzo na razie etykiety, żeby nie popadać w jakieś tam jak placebo. O, dokładnie, placebo. Na pierwszym planie tak chmielowo, bym powiedział owocowo troszeczkę. Świeżo, bardzo świeżo. To mnie w przypadku lagerów trochę dziwi. No dobra, przelejemy do szkła. Ponieważ lager teoretycznie powinien być czysty, w zapachu nie powinno tu się pojawiać nic owocowego, aczkolwiek darujemy, piwo może będzie dobre, więc wąchamy ze szkła. Troszkę tak oranżadowo wyczuwa się takie nuty, aromaty chlebowe. To nie jest mocno przypieczony chlebek, ale jest taki, to też nie jest pszeniczny, taki gładki, ale coś się pojawia. Kwiatowo, zapachy kwiatowe pochodzące z chmieli. Być może te wszystkie aromaty pochodzą z chmieli, więc będzie co degustować i pić. No to wasze zdrowie. Więc tak, dla Belgiczków bym powiedział, to jest takie połączenie trochę lagera wiedeńskiego, troszkę z takimi nutami troszkę z nutami takich lagerów w stylu czeskim. Chmielowość na razie jest delikatna, niewyczuwana, natomiast baza słodowa jest intensywna. W stylu tak właśnie czeskiego lagerka. Goryczka 1 na 10, bardzo delikatna, szybko schodząca. Mimo wszystko gdzieś w tle pojawiają się takie nuty owoców, takie nuty owoców, może kwiatowe. Jako czysty lager to te piwo raczej nie, jakbym je klasyfikował w stylu lager. To nie. Aczkolwiek to piwo to jest jakiś bursztynowy lager, więc to powiedzmy sobie, co my tu mamy. Jęczmienny, subtelne, nuty chlebowo-słodowe, kwiatowe, zbożowe, dokładnie. Tak, więc możemy wybaczyć temu browarowi, że to nie jest czysty lager, niemiecki tudzież czeski. Bardziej w stronę wiedeńskich słodów, aromatów. Ale piwo jest dobre. Jakby była kategoria konkursowa bursztynowy lager, to pewnie by było dobrze. Natomiast w stylu lager niekoniecznie, aczkolwiek nie mówię, to piwo nie jest złe. To piwo zasmakuje dla cywili, jak również dla Belgijczyków, ponieważ no, wyróżnia się w smaku, w aromacie, w zapachu ze szkła i z puszki. Tym miłym akcentem dziękuję za kolejną degustację. Zapraszam do komentowania, do oglądania moich kolejnych wypoczyń i trzymajcie się. Do usłyszenia.